Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i zapraszam was na dosyć nietypowy materiał, ponieważ ze względu, że rok 2023 powoli dobiega końca, to przygotowałam dla was podsumowanie gier i nie tylko, które udało mi się dołączyć do mojej kolekcji. Zapraszam. Do każdej z gier przygotowałam dla was przebitki, które ukazują grę oczywiście w wersji pudełkowej, no i kilka słów o fabule. Medieval. W 1286 roku królestwo, którego władcą był król Peregrin, zostało zaatakowane przez armię nieumarłych pod dowództwem czarnoksiężnika Zaroka. W pierwszej szarży królewskich wojsk rycerz Daniel Fortescue został zabity strzałem z łuku. 100 lat później Zarok powrócił, wskrzeszając swoich nieumarłych żołnierzy, by raz jeszcze pomaszerowali na królestwo. Nieświadomie przywrócił do życia również ser Daniela, który pod postacią szkieletu pozbawionego oka i żuchwy postanawia zmazać plamę na honorze i dokonać zemsty na zabójcach. Diablo 4. Akcja toczy się w ponurej krainie fantazy, znanej jako Sanktuarium. Ponownie pogrąża się ona w chaosie za sprawą nowego zagrożenia. Wszystko za sprawą demonicznej Lilith, która niegdyś stała za stworzeniem Sanktuarium, a teraz po wygnaniu, za sprawą mrocznego rytuału, powróciła do świata śmiertelników. Asterix i Obelix, Baran z Hibernii. Myślę, że większości z was nie trzeba tej gry przedstawiać, ponieważ przechodziliśmy ją wspólnie na odcinkach, ale tutaj skierowanie dla tych, którzy jeszcze nie widzieli tej gry, zapraszam do zerknięcia i sprawdzenia, czy ten tytuł jest właśnie dla was. Akcja gry toczy się w roku 50 przed naszą erą, kiedy to niemal cała Galia została podbita przez Rzymian, a opór najeźdźcą stawia zaledwie jedyna niewielka osada. Nie chcąc, by Hibernia również padła ofiarą złowrogiego imperium, Keratyna, czyli córka wodza, wzywa na ratunek tytułowych herosów. Asterix i Obelix nie tylko muszą pomóc w odparciu rzymskiej inwazji, lecz także sprowadzić z powrotem ukochanego złotego barana. Bohaterowie mogą przy tym liczyć na wsparcie ze strony druida Getafixa, który pracuje nad eliksirem zapewniającym dodatkową moc każdemu, kto go posmakuje. Pretty nifty. You won't stop me from conquering Hibernia. Well, actually, yes. We are going to stop you. Ah! Woohoo! Great! Dziedzictwo Hogwartu. Zabiera nas w podróż do XIX-wiecznego Hogwartu. W trakcie rozgrywki wcielamy się w młodego adepta magii i czarodziejstwa, który potrafi panować nad starożytną magią. Kiedy gobliny i czarnoksiężnicy nawiązują niecodzienne przymierze, by zniszczyć czarodziejów i czarownice, nasze niezwykłe umiejętności sprawiają, że trafimy w sam środek wywołanego przez nich chaosu. Od tego, czy uda nam się uporać z zagrożeniem, zależy los całego czarodziejskiego świata. Jako że akcja gry toczy się wiele lat przed wydarzeniami znanymi z książek i filmów o Harrym Potterze, próżno tu szukać większości znanych z nich postaci. Niemniej pojawiają się tu pewne znajome twarze. But what form will it take? The journey ahead will reveal what you stand for. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. Uncharted, kolekcja Dziedzictwo Złodziei. W fabule obu tytułów nie wprowadzono żadnych zmian. Uncharted 4 opowiada o kolejnych przygodach poszukiwacza skarbów Nathana Drake'a.
Odkrywa on, że brat, którego uważał za zmarłego, jednak żyje i wpadł w tarapaty. By go z nich wyciągnąć, bracia muszą odnaleźć legendarny skarb Henry'ego Avery'ego, zmagając się jednocześnie z najemnikami na usługach niejakiego Rafe'a oraz dowodzonych przez Nadine. Zaginione dziedzictwo skupia się na losach znanej z poprzednich części Chloe, poszukującej w Indiach artefaktu zwanego Quem Ganeshi. Jak przystało na Uncharted, nie tylko ona ma taki cel. Jej oponentem jest niejaki Asaf, posiadający na swoje rozkazy armię. W przygodzie towarzyszy jej przedstawiona w czwartej części Nadine. Diablo 3 – Żniwiarz dusz. W trzeciej odsłonie Diablo wracamy do świata Sanktuarium, aby jeszcze raz zmierzyć się z siłami ciemności i tytułowym demonem. Gra rozpoczyna się 20 lat po wydarzeniach znanych z Diablo 2, w którym grupa herosów zatriumfowała nad złem. Na katedrę w Tristram spada tajemnicza kometa, która rozbudza spoczywające w niej piekielne zastępy. Świat Sanktuarium potrzebuje więc nowych bohaterów. Do akcji wkraczają barbarzyńca, czarownik, mnich, szaman i łowca demonów. Diablo 3 Żniwiarz dusz to tytuł pierwszego rozszerzenia do trzeciej części gry. Dodatek wprowadza do gry akt 5, kontynuujący historię z podstawki. Fort Solis. Akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby. Produkcja oddaje nam do dyspozycji rozległą lokację podzieloną na 9 mniejszych segmentów. Każdy z nich możemy przemierzać poruszając się po powierzchni czerwonej planety bądź przemieszczając się pod nią. Eksplorując Fort Solis stopniowo odkrywamy kolejne fragmenty fabularnej układanki, a przebieg opowieści jest kształtowany przez nasze poczynania i podejmowane przez nas decyzje. W grze nie brakuje również sekwencji podnoszących poziom adrenaliny we krwi. Tytułowa placówka bynajmniej nie została opuszczona, przez co pobyt w niej szybko zmienia się dla Jake'a w prawdziwą walkę o przetrwanie. Osobiście szczerze polecam tą grę, przeszło ją nawet na platynę. Było to naprawdę kilka godzin przyjemnej rozgrywki. Trine 4. Historia opowiedziana w Trine 4 The Nightmare Prince obraca się wokół tytułowego księcia. Młodego Seliusa nękały koszmary, a jego magiczna moc sprawiła, że pojawiające się w nich monstra przeniknęły do prawdziwego świata, gdzie sieją prawdziwe spustoszenie. Na domiar złego książę przepadł bez wieści w tajemniczych okolicznościach. Zadanie uporania się z tym problemem spoczywa na barkach trójki doskonale znanych bohaterów, czyli maga Amadeusa, złodziejki Zoe oraz rycerza Pontiusa. Yesterday Origins to klasyczna przygotówka point and click, która opowiada o dalszych losach bohatera poprzedniej części, Johna Yesterday'a. Mężczyzna ma specyficzną właściwość. Jest nieśmiertelny. Po każdym zgonie się odradza, ale niestety nie pamięta wówczas niczego ze swojego poprzedniego życia.
Fabuła toczy się dwuturowo i pozwala prześledzić wydarzenia mające miejsce zarówno współcześnie, jak i w czasach hiszpańskiej inkwizycji. Wątek z przeszłości przybliża początki historii głównego bohatera i jego związki z tak zwanym zakonem ciała. It's written in an unknown language, one so rare it could even date back to the days of the Tower of Babel. Come on, the catacombs are about to come. There you go. Hey, don't die, okay? Sorry. Iago, help me! I did find this. Pauline. Another Worlds, edycja 20-lecie. Gracz kieruje poczynaniami młodego naukowca, Lestera Knighta, który na skutek nieudanego eksperymentu nuklearnego przeniósł się do innego świata. Bohater musi przetrwać w pełnym niebezpieczeństw miejscu i jednocześnie znaleźć sposób na powrót do domu. Flashback. Gra przenosi nas w daleką przyszłość, a jej akcja rozgrywa się na Tytanie, największym księżycu Saturna. Głównym bohaterem flashbacka jest Konrad Behard, agent Galaktycznego Biura Śledczego, który przypadkiem odkrywa spisek zawiązany przez tajemniczych obcych, próbujących zniszczyć życie na Ziemi. Tuż przed rozpoczęciem przygody, kosmici porywają naszego śmiałka i kasują mu całą pamięć. Na szczęście udaje mu się wcześniej przesłać najważniejsze informacje dotyczące spraw przyjacielowi w Nowym Waszyngtonie. Mafia, edycja ostateczna. Akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym amerykańskim mieście Lost Haven w ostatnich latach dwudziestolecia międzywojennego. Głównym bohaterem jest Thomas Angelo, młody taksówkarz szukający zarobku nawet w najbardziej podejrzanych dzielnicach. Gdy jego ostatni kurs skutkuje starciem z wpływową rodziną gangsterów, Thomasowi cudem udaje się dotrzeć ze swoimi klientami do restauracji należącej do konkurencyjnej mafii. Strange Brigade. Akcja toczy się w alternatywnej wersji lat 30. XX wieku. W trakcie zabawy przemierzamy pełne tajemnic zakamarki Imperium Brytyjskiego, badając sekrety skrywane przez pozostałości po dawnych cywilizacjach. Realizację powierzonego nam zadania utrudnia fakt, że owych miejsc bronią fantastyczne bestie wskrzeszone przez Seteki, egipską królową czarownicę. So what are you waiting for? With their individual proficiencies, bombastic weaponry, and supernatural vigor. If anyone can stop Seteki, it's the Strange Brigade. A Way Out. Gra posiada dwóch głównych bohaterów, Vincenta i Leo, skazańców o przeciwnych osobowościach. Początkowo łączy ich jedynie przypadkowe spotkanie i wspólny cel, którym jest ucieczka z więzienia. Za sprawą wspólnie przeżywanych trudności oraz przeszkód, szybko stają się jednak prawdziwymi przyjaciółmi. Leo to zatwardziały kryminalista, lubiący ryzyko i stawiający na rozwiązanie wszystkich problemów w najprostszy znany sobie sposób, a więc za pomocą pięści. Vincent jest przeciwieństwem swojego kompana. Do niebezpiecznych sytuacji podchodzi z ostrożnością i zazwyczaj woli unikać otwartego konfliktu, ale przyparty do muru również potrafi być bardzo niebezpieczny. W trakcie przygody staramy się wydostać z więzienia, a następnie wymknąć się pościgowi stróżów prawa. Prince of Persia, Piaski Czasu. Kolejna odsłona przygód perskiego księcia została ponownie osadzona w fikcyjnym, bliskowschodnim kraju z okresu rozkwitu średniowiecza.
W pałacu poznaje zdradzieckiego wezyra i pod jego wpływem uwalnia z klepsydry legendarne piaski czasu, stanowiące ogromne zagrożenie dla świata. Broken Sword, The Sleeping Dragon. Główne role przypadły dwójce poszukiwaczy przygód, czyli George'owi oraz Nico. Duet ten podróżuje po całym globie w celu rozwiązania zagadki tajemniczego manuskryptu stanowiącego klucz do uwolnienia straszliwego, śpiącego smoka. God of War. Głównym bohaterem gry jest ponownie Kratos. Po wypełnionym gniewem i szaleństwem greckich przygodach, które zwieńczyła destrukcja Olimpu i śmierć wielu helenickich bogów oraz herosów, protagonista ucieka na daleką północ, szukając wytchnienia. W miejscu znajduje nową miłość i zakłada rodzinę. Po śmierci żony zostaje sam z młodym synem o imieniu Atreus. Niestety spokój nie trwa zbyt długo. Droga do celu usiana jest różnymi trudnościami, a na nieproszonych gości czeka armia bestii znanych z mitologii nordyckiej. No i nadeszła pora na Spyro Reignited Trilogy. Gry zawarte w kolekcji są osadzone w zabawnym świecie fantasy i opowiadają o przygodach tytułowego Spyro. Niewielkiego fioletowego smoczka o odważnym sercu, który ratuje swoich przyjaciół z przeróżnych opresji, stając naprzeciw groźnych czarowników i wiedźm. Ostatnia rzecz nieco odbiega od poprzednich, mianowicie jest to konsola Game & Watch marki Nintendo. Konsola zawiera trzy gry, Super Mario Bros. 1, 2 oraz gra Ball. Możemy go podłączyć pod kabel USB typu C. Urządzenie nie należy do skomplikowanych, ponieważ oprócz tych trzech gier posiada również opcję zegara. To by było wszystko, jeżeli chodzi o growe roczne podsumowanie. Jeżeli taki materiał Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę. No i co, ja z tego miejsca chciałbym Wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia za niedługo. Cześć!